wykład 300 uczniów z najmłodszych klas tomaszowskich podstawówek bawiło się na balu karnawałowym w muzeum. Wspaniałą zabawę pod hasłem W krainie baśni połączono z podsumowaniem pierwszego semestru Muzealnej Akademii Malucha. Na dzieciaki czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Niespodzianek było dużo. Przede wszystkim była taneczna podróż przez świat, czyli dzieci jadąc pociągami przemieszczały się do różnych krajów, zaczynając od Polski. Jak przystało na Polskę i bal, no musieliśmy rozpocząć polonezem. Później przejechaliśmy do Austrii, tam uczyliśmy się walca. Następnie była Grecja i taniec Zorby, później Brazylia, czyli samba i parada w Rio Muzeum, kazaczok, był też kankan, biesiada karnawałowa, biesiada balowa, czyli poczęstunek, który teraz trwa. Jeszcze mamy przewidziany wybór króla i królowej balu i tu była dla wszystkich niespodzianka, dla tej grupy, która obecnie ma bal, będzie to niespodzianka, ponieważ nie będzie jednego króla i jednej królowej, tylko los szczęścia okaże się szczęśliwy dla wszystkich, ponieważ wszyscy będą królowymi i królami balu, wszyscy dostaną koronę, wszyscy dostaną berło, słodkie berło w formie lizaka. No i mamy jeszcze jedną niespodziankę. W balu uczestniczą panie z Piwnicy Kreatywności, które wszystkie dzieci będą uczyły robienia piesków z balonów i każde dziecko wyjdzie dodatkowo z balonem w kształcie pieska uformowanym. Także to chyba tyle. Przede wszystkim nauczą się tańca i wspólnej zabawy. Ale jak na Akademię przystało, było też trochę powtórzenie wiadomości. Ależ oczywiście, każde zajęcia, które u nas są, nie są bez celu. Każde zajęcia mają cel. Celem balu była powtórka troszkę wiedzy o Tomaszowie, ale też przekazanie wiedzy o tańcach i o karnawale. Bo jesteśmy w karnawale i dzieci chociaż troszkę muszą mieć utrwalaną tę wiedzę. Stąd troszkę wiedzy przemyciłam w trakcie naszej tanecznej podróży. Muzealna Akademia Malucha to projekt edukacyjny skierowany do uczniów z klas 1-3 tomaszowskich podstawówek. W jego ramach odbywają się interaktywne warsztaty, prezentacje multimedialne, spotkania z pisarzami, muzykami, przedstawicielami świata nauki. Zajęcia nie tylko uzupełniają szkolną wiedzę uczniów, ale sprawiają im także wiele radości. Ja bardzo lubię warsztaty takie właśnie, różne o przyrodzie, o różnych rzeczach bardzo lubię te warsztaty, gdzie się coś robi. Nie tylko się siedzi, mówi, tylko coś się robi ręcznie, można się ruszać, takie właśnie. A w co bawiliście się na dzisiejszym balu? Tańczyliśmy i poznawaliśmy nowe tańce. I kraje, w których te tańce zostały wymyślone.